Dzień dobry. Dzisiaj mamy 1 maja. Chciałbym pokazać po prostu, jakie są przybytki w ulach od ostatniego razu. Czy przyniosły coś więcej, czy nie? Zasklepują. Węzeł odbudowują. To wszystko później dam na spód. Pokażę po kolei, żeby było widać. Jak potrafią moje pszczoły przynieść na tych niskich ramkach. I to jest już górny koszt. Teraz ściągniemy, damy niższy. A, tu na przykład węzeł. Pokażemy, jak moje ramki ciągną z góry na dół samą węzeł. Nie trzeba mi żadnych drutowań. No, tu mi ramkę akurat, czy beleczkę u dołu urwało. Już dużo nie trzeba praktycznie. Tu wcześniej matka mi się wdarła, no to trud mi trochę zrobiło. Też. I tu jeszcze mam jeden korpus poniżej, zaraz pokażę, ale tu daję tak, żeby miały taki głód praktycznie nad gniazdem i wtedy, żeby nosiły. Także tu jeszcze jest tylko sam nakrop praktycznie. Choć już widzę, że i pierzgę noszą. Pierzgi tyle przyniosły. No i tu też mi ramkę ciągną do samego dołu. Proszę bardzo. Część już będzie wymienionych. Ja to dam później po wirowaniu na spód. A spód dam na górę. Żeby matka miała czerwić i żeby była moc na akację. Zobaczymy do gniazda, jak już tak. Muszę trochę podkurzyć. Zaczynają je gryźć. Troszkę są złe, chyba zaraz będę kończył, ale pokażę jeszcze jedną ramkę. Też jest nakrop. Pszczółki sobie fajnie chodzą.
młode larwy, powinno widać. Matki tu nie widzę. Jeszcze jedna wyciągnę, bo widzę, że coraz więcej wychodzi. Będę zamykał. Tu węzeł zaciągnął. No i to później dam do góry, a te po wirowaniu na dół. Wtedy ma pełną moc matka do czerwienia. Jest ich moc. Jak jest moc i zdrowe są pszczoły, to nawet nie zależy specjalnie od rasy, a miodu potrafią przynieść i to bardzo dużo. To tyle. Pozdrawiam pasieka Wiesława Skrucha.